Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy pieczone udka na kapuście z ziemniakami i suszonymi pomidorami. Proste danie, jednogarnkowe, ale z piekarnika. Banalnie proste do przygotowania, bo to tylko kilka czynności na początku, później naczynie wsuwam do piekarnika i całość dzieje się sama. I w sumie bez wielkiego nakładu pracy raz, dwa można podać na stół przepyszne, sycące i całkiem zdrowe danie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Bardzo serdecznie tam zapraszam, a teraz równie serdecznie zapraszam do filmu. Zaczynamy! Mam tutaj 500 g udek drobiowych, bez skóry i kości. Można obrać samemu lub kupić gotowe od rzeźnika. Moje są już przygotowane i mięso kroję teraz na mniejsze kawałki, na przykład na 3 części, takie na jeden większy kęs lub w paski. Ja pokroję w paski, przekładam na jakiś głębszy talerz bądź do miski i doprawiam. Dodaję 2 ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Posypuję solą, daję mniej więcej 1/3 łyżeczki, czarnym pieprzem, taką solidną szczyptę oraz obficie przypruszam majerankiem, u mnie będzie to 1 łyżeczka. Mięso mieszam z przyprawami dokładnie, starannie, najlepiej czystą ręką. Wmasowuję te przyprawy w mięso i udka odstawiam na chwilę na bok. Teraz kapusta. Pół średniej główki białej kapusty kroję w ósemki lub w takie grubsze plastry czy inne dowolne mniejsze kawałki. U mnie na pół, każdą połówkę na pół i każdą cząstkę jeszcze raz na pół. W efekcie uzyskuję takie grubsze plastry i układam je na dnie naczynia żaroodpornego w jednej warstwie. Jeśli nie zużyję całej kapusty, to nie wciskam na siłę, tylko po prostu jej nie biorę, wykorzystam jej na przykład na surówkę. U mnie została taka jedna cząstka tej kapusty. Chodzi o to, żeby cały spód naczynia był pokryty plastrami kapusty. Tak to mniej więcej wygląda. Odstawiam na chwilę na bok. I teraz ziemniaki. U mnie 4 średnie. Obieram, obrane płuczę w zimnej wodzie i te opłukane kroję w grubsze plastry, ćwiartki lub ósemki. Staram się, żeby kawałki ziemniaków były mniej więcej równej wielkości, dzięki temu równo się upieką. No i układam je na kapuście. Rozkładam jedną warstwą i posypuję z wierzchu solą oraz majerankiem. Dokładnych ilości nie podam, ja tak po prostu przypruszam solą i majerankiem na oko. No i na ziemniakach oraz pomiędzy nimi układam kawałki doprawionego wcześniej mięsa. Jeśli jest skóra, bo na niektórych kawałkach jest, to staram się ułożyć tą skórą do góry, ale generalnie układam tak, by każdy kawałek mięsa leżał osobno, nie jeden na drugim. Dzięki temu lepiej się upiecze. Mniej więcej tak. I na koniec dodaję tutaj suszone pomidory, ilość według uznania. To mogą być suszone pomidory kupne lub domowe. Ja biorę domowe z oleju, jakie przygotować pokazywałam w osobnym filmie. Link oczywiście podam. I biorę mniej więcej 2 łyżki, odsączam je tylko z nadmiaru tego oleju. I układam na ziemniakach. Większe kawałki spokojnie można przekroić na pół. I te pomidory wtykam pomiędzy ziemniaki i mięso, starając się je tak mniej więcej ukryć, dlatego że one są najbardziej podatne na przypalenie. Potem jeszcze pod koniec będę je obracać. No i tak to wygląda. Całość jeszcze surowa, ale już teraz pachnie przepięknie od przypraw. No i na koniec podlewam to wodą lub bulionem. U mnie 100 ml wody. Leję ją po ściankach, by nie spłukać przypraw. I naczynie przykrywam pokrywką lub na przykład folią aluminiową, jeśli naczynie nie ma dedykowanej pokrywki, i wstawiam do zimnego piekarnika. Rozgrzewam go z naczyniem w środku do 200 stopni Celsjusza i od chwili, kiedy piekarnik osiągnie tę temperaturę, piekę przez mniej więcej godzinę. A tak naprawdę tak długo, aż mięso i ziemniaki po prostu będą dobre. Całość jednocześnie będzie się piec i parować, a ziemniaki przejdą smakiem i aromatem dodatków. Mięso natomiast będzie pięknie upieczone i soczyste. Ja robię to w ten sposób, że piekę pod przykryciem przez mniej więcej 50 minut, a na ostatnie 10-15 minut zdejmuję pokrywkę, tylko ostrożnie, bo buchnie para. Sprawdzam czubkiem noża, czy ziemniaki są miękkie. Od razu przewracam też suszone pomidory, by nie przypaliły się za mocno z jednej strony. Po prostu przewracam o 180 stopni, szczególnie te tak mocniej spieczone. No i ponownie wsuwam do piekarnika. Zmniejszam grzanie do 180 stopni Celsjusza i dopiekam bez przykrycia, by całość ładnie się zrumieniła. U mnie 15 minut i gotowe. Tak to wygląda, pachnie i wygląda przecudownie. Zatem gorąco zachęcam do wypróbowania tego przepisu we własnej kuchni. Wyjmuję z piekarnika. Tuż przed podaniem lubię to posypać jeszcze siekaną zieleniną. Dzisiaj
Posypię siekaną natką pietruszki, może być suszona, mrożona bądź świeża, jaką macie w domu po prostu. I podaję oczywiście na gorąco. No, pachnie to po prostu wspaniale. Ja podaję w ten sposób, że stawiam naczynie na stole, oczywiście na odpowiedniej podkładce i każdy już sam nakłada sobie odpowiednie porcje. Proste, zdrowe i przede wszystkim pyszne. Smacznego!